Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, elektryk. Jak zwykle nie mogę trafić do gniazdka, ale już trafiłem. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyczyścić pralkę. Mamy taką pralkę Boscha, seria czwarta. Takie tam pierdoły. Miliard programów, nie wiadomo do czego potrzebnych. Nie będę Wam mówił, jaki to jest dokładnie model, ale nie o to w tym chodzi. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyczyścić pralkę z kamienia i innych pierdół. Zajrzyjmy sobie do pralki. Oczywiście pralka jak pralka, ciemna jak w dupie. Bęben mamy czysty, oczywiście tutaj guma czyściutka jak cholera, bo ja czyszczę regularnie. Niektóre, powiem tak, jest grupa nawet taka na fejsie, coś tam się zajmują czyszczeniem pralki i tak dalej. Jakby ktoś był chętny, to są dane tej pralki, model i tak dalej. Co do czyszczenia pralki, metod jest kilka. Niektórzy leją kwasek cytrynowy. Słyszałem o takich skrajnych już dziwnych rzeczach, że niektórzy nawet leją Domestos do pralki cały naraz. Przestrzegam przed takimi głupotami, dlatego że Domestos w większych stężeniach po prostu wypala gumę. Wypala gumę pompy, gumę w ogóle rurek i tak dalej, więc w większym przedziale czasu po prostu poprzepala Wam gumy, będziecie mieli wycieki i tak dalej. I to strasznie powoduje korozję samej pralki, takie stosowanie Domestosa. Wiem, że teraz ktoś powie, ale ja nie stosuję, ale inni stosują. Są ludzie, którzy leją Domestos, inne chemikalia, jakieś kurwa, nie wiem, jakieś tam kalgony, nie kalgony, które gówno dają. Jest taki proszek antikalk, który też daje ten sam efekt, ale ja po prostu nie chcę wydawać za dużo. A jest jeden na tej popierdolonej planecie środek, który jest najlepszy do czyszczenia pralki. Zwykły ocet kuchenny. I tu Wam po prostu od razu pokażę, jak ja to robię, bez żadnego pierdzielenia, robienia z siebie celebryty, jak Michał Wiśniewski, który pokazywał swoją pralkę za 10 tysięcy. Tak, jak ktoś nie widział, to sobie obejrzyjcie, no bo gościu ma parcie na dupę. Lejemy sobie ocet najpierw do bębna. Całą butelkę naraz. Ja stosuję dwie, a jak się czasem wkurwię, to i ze cztery naraz leję. O, lejemy jedną butelkę do bębna. W bębnie umieściłem zwykłą gąbkę kuchenną, która służy do pewnych rzeczy. Zamykany bęben. Teraz będziemy lali tutaj. To tak, lejemy sobie do tej komory, do tej środkowej komory, do tej komory. To nie chodzi o to, że napierdolić jak głupi, tylko to chodzi o to, że ta pralka ma się przepłukać zajebiście. To jest najlepszy sposób. Zamykamy pralkę, oczywiście włączamy. Ja ustawiam tryb eko 3 godziny. 3 godziny 26 minut, niech się porządnie tam, wiecie, wypłucze. Ustawimy sobie temperaturę. A, tu nie mogę. 40-60 stopni, no to taka temperatura to w ogóle wystarczy. Chyba, żebym wziął płukanie, wirowanie, odpompowywanie. Ciekawe. 13. A, bo to jest ten program. Nie, to ja już wolę ten tryb eko, albo sobie weźmiemy, no może 3 godziny to za dużo dla niektórych, weźmiemy sobie super krótki, to sobie możemy ustawić temperaturę no maksymalnie 40. Dlatego po prostu ja polecam ustawić tryb eko, który jest automatem i tyle. Dziękuję. Włączone, załączyło się. No i teraz się będzie pralka czyścić. No, automatycznie temperatura jest ustawiana na, tu jest napisane 40-60 stopni.
No i teraz o, się pierze. Dziękuję, do widzenia. Tak się czyści pralkę. Nie żadnymi domestosami i tak dalej, tylko octem. Zwykłym octem kuchennym, który nie powoduje uszkodzenia elementów pralki, a nawet je czyści z kamienia, z brzydkiego zapachu i bakterii. Dziękuję, życzę miłego dnia i polecam się Piorun Burza Elektryk. Czyszczenie pralki to nie jest problem.